chcę na koniec powiedzieć coś, co leży mi szczególnie na sercu. Mówiłem o tym już, ale pozwólcie, że powtórzę te słowa, bo one wydają mi się najważniejszym przesłaniem z ostatnich miesięcy. Kiedy byłem na Monte Cassino w czasie tych uroczystości 70-lecia, przemawiał jeden z polskich weteranów, jeden z ostatnich. Miał łzy w oczach. Śpiewaliśmy razem Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie. A on później mówił, jak bardzo jest dumny, że krew jego towarzyszy i jego wysiłek, i jego poświęcenie nie poszły na marne. Jaki jest dumny z tego, że jest Polska niepodległa, demokratyczna i że Polska jest dzisiaj prawdziwym diamentem Europy. I mówił to i miał łzy w oczach. Zwracam się do starszego pokolenia, bo ono zasłużyło na szacunek tego dnia szczególnie mocno. Poświęciliście w swoim życiu wszystko, co najcenniejsze. Przeżyliście młodość w czasach strasznych. Dzisiaj jesteście dumni z tej Polski, bo to jest owoc waszego życia. Nie pozwólcie, aby w waszym imieniu występowali w Europie ci, którzy uważają, że Polska to kondominium, którzy uważają, że za Polskę trzeba się wstydzić i którzy uważają, że dla Polski jej obecność w zjednoczonej Europie jest największym problemem, bo zmarnują owoce waszego życia, bo zmarnują ofiarę waszych towarzyszy wszędzie tam, gdzie Polacy oddawali swoje życie i zdrowie. Właśnie za taką Polskę, jaką mamy dzisiaj. A więc proszę wszystkich tu na Śląsku, w całej Polsce, proszę z całego serca, pójdźmy głosować, mądrze głosować w niedzielę, bo mamy wielką szansę uczynić z Polski dumę Europy, bo także od tego głosowania będzie zależało to, że serce Europy najmocniej będzie biło tutaj, nad Wisłą. Zróbmy to razem. Dziękuję.